Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa we wtorkowej audycji Gość dnia. Dzisiaj ze mną prezes miejskiego ogniska TTKF Promyk Ciechanów, pan Zenon Lewandowski. Witam bardzo serdecznie. Witam również panią i słuchaczy. Wkrótce odbędzie się ósmy już bieg między zamkami. To już taka tradycja, że w okolicach tych świąt majowych taki bieg się odbywa i wiem, że to jest pana dziecko, pana pomysł. Tak, zawsze w pierwszą sobotę maja odbywa się bieg między zamkami. W tym roku, tak jak pani powiedziała, jest już ósma edycja. Do tej pory startowaliśmy spod zamku Ciechanowskiego do Opinogóry. W tym roku robimy to odwrotnie, z Opinogóry do Ciechanowskiego zamku. Na chwilę obecną mamy zgłoszonych 150 zawodników, w tym uczestniczyć będzie nasz prezydent Ciechanowa, jak również zgłosił się jeden zawodnik z Ukrainy. Jaka to jest odległość, jaki to jest dystans? Jest to czy ta trasa jest trudna? Jest to dystans 10 kilometrów. No, trasa czy trudna? Zależy wszystko od przygotowania. No, tutaj zawodnicy już biegają dość wytrenowani, także nie będzie żadnego problemu, bo trasa jest jak nasza nizinna, mazowiecka. Jest płaska, także mam nadzieję, że jak do tej pory ci wszyscy, którzy wystartowali, to ukończą. No, ale słyszałam takie opinie wśród biegaczy, że bardzo często na tej trasie wieje wiatr i po prostu biegnie się pod wiatr. No tak do tej pory było, że wiatr no i duża temperatura. Mam nadzieję, że w tym roku tak nie będzie, no bo pogoda nie jest zależna od organizatorów, ale w różnych warunkach biegamy. Także poza tym teraz będziecie biec w odwrotną stronę, więc może ten wiatr w plecy będzie dmuchał i trochę popychał jeszcze tych. No raczej nie, bo już przetestowałem dwa razy tą trasę i zawsze biegłem pod wiatr. Czy do Opinogóry, czy z Opinogóry, to zawsze pod wiatr. Tak, tak. Proszę jeszcze powiedzieć, powiedział pan 150 zawodników już zgłoszonych. Czy ta impreza się rozrasta? Czy ile startowało zawodników w pierwszym biegu między zamkami? No to był taki bieg koleżeński, w którym wystartowało 20 osób. To, tak jak żeśmy jak powiedziałem następnie, to był mój pomysł i to się spodobało, pozostałem i kontynuujemy i się rozrasta. Zapisy jeszcze trwają, także przygotowaliśmy 200 pakietów. Do kiedy można się zapisywać? Do końca miesiąca można się zapisywać i jest szansa, że już jest rekord, bo 150 osób, ale dobijemy do 200 osób na pewno. Czyli wszystkie pakiety startowe zostaną wydane prawdopodobnie. Tak. Na to pan liczy. Wykorzystamy pakiety i wtedy zostaną zamknięte już zapisy. Przygotowaliśmy pamiątkowe medale, koszulki, także w tym roku jest to taki trochę bieg już profesjonalnie zrobiony, bo będzie też firma, która będzie obsługiwała zawody, mierzyła czas. Także mam nadzieję, że nam to wszystko się uda i będziemy w dalszym ciągu ten bieg kontynuowali. Panie prezesie, powiedzmy jeszcze o innych imprezach biegowych, bo sezon biegowy właśnie ruszył. Tak, tak, tak. Część imprez już się odbyło, niektóre imprezy przed nami. I teraz tak, ten bieg między zamkami, trasa 10 kilometrów, tak, już dla troszkę wprawionych biegaczy. Raczej debiutantom tej trasy nie polecamy, ale zbliża się impreza, na której będą trzy dystanse do wyboru. Także trasa dziecięca, myślę o Leśnej Zadyszce i wiem, że pan w niej też wystartuje. Po raz pierwszy w gminie Regimin odbędzie się ten bieg, chociaż już wójt dawno mi sygnalizował, żebyśmy coś takiego zrobili. No i nadszedł czas, dojrzeli do tego i organizują bardzo dobrze, że zachęcą młodzież od krótkiego dystansu. Będzie to impreza, krótko nazwijmy to, dla rodzinna. Wszystkich. Rodzinna. Będzie trasa dla dzieci. Zdrowe podłoże, także wszyscy będą na pewno zadowoleni, bo z tego, co tam czytam, to przygotowują to też profesjonalnie. Mhm. Także będzie krótka trasa dla dzieci, tak. Średnia trasa dla początkujących, średnio wprawionych i początkujących biegaczy i najdłuższa trasa bodajże też 10-kilometrowa. 10 kilometrów. Dwie pętle po 5 kilometrów. Mhm. No właśnie, podłoże. No bardzo korzystne, prawda? Bieganie po lesie to jest zupełnie coś innego niż
po pętli miejskiej na przykład? Bo jest bardzo zdrowe, no nie oszukujmy się, ale niektórzy ci początkujący jeszcze mają nadwagę, a to jest trzykrotny nacisk masy ciała na stawy. No, jak biegniemy po pętli, po tej kostce, no to wiadomo, co może być. No, od razu to się nie odezwie, ale po jakimś czasie na pewno stawy dają o sobie znać. Takie ABC biegacza, za chwilę się tym zajmiemy, od czego zacząć, w co się wyposażyć i tak dalej. Jeszcze o innych imprezach biegowych chciałabym porozmawiać, które się już niedawno odbyły i jakie jeszcze przed nami. Kontynuujemy raz w miesiącu Grand Prix w Lesie Śmiecińskim. Dystanse też są 4 km dla początkujących i 10 już na bardziej wytrenowanych. Jako Promyk organizujemy też w pierwszą sobotę lipca, to jest bodajże drugi, już po raz 30, no dokładnie nie wiem, ale jest to najstarszy bieg uliczny na północnym Mazowszu. Jest to 15 km, zapoczątkował kiedyś Tygodnik Ciechanowski, my żeśmy przejęli to po Tygodniku i kontynuujemy. I jest to też już bieg bardzo, bym powiedział, taki wzrośnięty w nasze tutaj, nie tylko tereny ciechanowskie, ale tradycja, historia. Przyjeżdżają znakomici zawodnicy, obcokrajowcy. Od ponad 30 lat ta impreza się odbywa. Tak, już ponad 30 lat. Jaką trasą ten bieg się odbywa? Czy to jest co roku inna trasa, czy taka sama? Nie, tak się złożyło, że startujemy. Na początku było, jak my żeśmy jeszcze tego nie organizowali, to różnie było. Po przejęciu tej imprezy przez Miejskie Ognisko TKK Promyk, trasa jest ta sama cały czas. Startujemy z Władysławowa przez Opinogórę i meta na Stadionie Ciechanowskim. Mhm. To jest 15 km. Tak się stało, że właśnie najwięcej biegamy po gminie tutaj Ciechanów i Opinogóra. Mhm. No właśnie, chciałabym porozmawiać o samych korzyściach z biegania. Dla kogo bieganie? Bieganie, tak jak mówię, każdy może śpiewać, tak samo biegać. No ale przede wszystkim trzeba iść do lekarza, zbadać się, bo nie wiadomo, to jest jednak wysiłek. A niektórzy mają gorące głowy i zaczynają od razu na maksa, ale to tak nie powinno być. No, chodzi o układ krążenia, tak? Czy wszystko jest z sercem w porządku? W ogóle przebadać się, podstawowe badania zrobić, no bo biega coraz więcej, bo to zrobiło się modne, no ale zdrowie jest ważniejsze. No właśnie, od czego zacząć? No nie zaczniemy od razu od trasy 4, czy 5, czy 10 kilometrów, prawda? Najlepiej zacząć od marszobiegu, przeplatając, trochę pobiec, pomaszerować żwawo, znowu pobiec i tak jest, bardzo ważna jest systematyczność. Jak przyłożymy się do tego, to efekty będą i na które nie trzeba długo czekać. Bo na początek dużo ludzi biega, przeważnie kobiety chcą się odchudzić, ale to jest błędne. Koło takie troszkę, bo apetyt rośnie, bo człowiek jest dotleniony, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kontynuować, a niektóre kobiety właśnie przestają biegać. Bo z biegiem czasu jest ta przemiana chemiczna i człowiek przyzwyczai organizm do wysiłku i parametry będą się zmniejszały. No właśnie, a odnośnie spalania tych kalorii i odchudzania się, czy poleciłby pan biegi osobom z nadwagą? Czy lepsze są dla nich energiczne spacery na początek? Na początek na pewno energiczne spacery, tylko muszą być naprawdę energetyczne. Przepraszam. Musi być to zrobione z jakąś energią, bo tej przemiany chemicznej nie ma. A jeśli, żeby spacer sobie zrobić taki, no to już po treningu można sobie taki spacer zrobić. A tutaj musi być jednak ten wysiłek, żeby organizm odczuł to, że coś się w nim dzieje. Bo tak, no to jest szkoda czasu. Panie prezesie, załóżmy hipotetycznie, zamierzam biegać. Jaki by pan takiej początkującej osobie doradził trening? Ile czasu, jaką trasę na początek, ile czasu, ile spaceru, ile biegu? No przede wszystkim, przede wszystkim liżą się chęci. Jak są chęci, to najpierw zaczynamy od motywacji, motywujemy się. Właśnie, dokładnie tak to się odbywa, bo iść raz tam w tygodniu, to nie ma sensu. Musi być ta częstotliwość. I na początku, tak jak już wspomniałem, no,
marszobieg robimy po miękkim terenie. Najlepiej konfiguracja terenu różna, że na przykład z górki sobie zbiegamy, pod górkę podchodzimy i też energetycznie, z energią jakąś tam musi to być wykonywane i musi być co najmniej pół godziny. Jak jest pół godziny, to... Marszobiegu. Tak. Czyli załóżmy, idziemy 5 minut, biegniemy 2 minuty. Tak, no albo na przykład. Na początku to nie robimy aż tak dokładnie zegarkiem, tylko do zmęczenia. Czy przebiegniemy 100 metrów, czy 200, to nieważne. Możemy dalej przejście, ale żeby tak było, to powtórzę co najmniej 10. I przy takim uczuciu, że wypluwamy płuca, nie zatrzymujemy się, tylko przestajemy biec, ale dalej maszerujemy, dalej tak, idziemy. Bo odpoczywamy. Dla organizmu idąc. Nie jest to dobre, takie gwałtowne zatrzymanie się, bo jednak serce inaczej pracuje i powinno być to stopniowo wyciszane. Mhm. A na koniec jeszcze gimnastyczka. Taka, żeby organizm, do tętno, wszystko doszło do swojego właściwego poziomu. Mnóstwo osób biega rano, bladym świtem, przed pójściem do pracy. Panie prezesie, co zjeść przed treningiem? Czy jeść, czy nad czym biegać? Powinno się jakieś lekkie śniadanie zjeść. Najlepiej, jak trening nie jest taki mocno, ten trening nie jest taki mocny, to jakieś lekkie śniadanie i 2 godziny przed. To jest wtedy komfort biegania, bo jak się najemy i idziemy pobiegać, to nie ma tej satysfakcji z tego biegania. Mm-hmm. No 2 godziny przed. Jak ktoś idzie na 8 do pracy, no to musi wstać o 4 chyba, zjeść śniadanie. No ale nadszot nie jest wskazany. Mm-hmm. Ale jakieś no, czy owoc, czy jakąś bułkę słodką i to wystarczy. Dopiero później można zjeść sobie drugie śniadanie. W nagrodę. Tak po jest. Treningu jemy oczywiście. Nagradzamy nasz organizm za wysiłek. Panie prezesie, ja chciałam zapytać o strój, o obuwie. Najważniejsze są buty w bieganiu. Tak, zgadza się. W tej chwili no, na rynku mamy już bardzo dużo butów. Zależy od zasobności portfela, ale lepiej wydać na buty, aniżeli na jakąś koszulkę czy tam spodenki. Bo to buty są najważniejsze, bo jest, tak jak powiedziałem, ten nacisk masy ciała i buty odgrywają tutaj ważną rolę. Mhm. I też chyba ważne jest chronienie uszu, chronienie głowy. No szczególnie o takiej porze roku jak teraz. No teraz akurat już może tak nie bardzo, bo najwięcej ciepła odchodzi właśnie tutaj głową, ale najlepiej biegać do lasu i iść tam jest, nie ma tego wiatru, nie ma, jest temperatura taka inna, a już teraz na wiosnę ta zieleń jest taka intensywna, ptaszki nam śpiewają, także ten trening nie jest nudny. Bo przeważnie, jak pani wspomniała, tutaj rano przed pracą ludzie biegają, to może i dobrze, bo gorzej jest biegać wieczorem, bo organizm się dotleni i później można zasnąć. Mhm. Pobudzone jest tak. Ciało. A chciałam zapytać, jak się pana przygoda z bieganiem zaczęła, bo ma pan wspaniały w tej chwili dorobek, ponad 70 maratonów przebiegniętych, kilkanaście biegów na 100 kilometrów. To jest dla mnie niewyobrażalne w ogóle osiągnięcie. Kiedy pan zaczął biegać? Mój przypadek tak się zaczął, no może no niechcąco ze względu na stan zdrowia, bo dość długo grałem w piłkę nożną, miałem rok przerwy i coś mi brakowało i organizm, byłem niskociśnieniowcem, była pogoda, wiadomo, słabo się czułem. Wyczytałem w jednej z gazet, że jest organizowany bieg w Ciechanowie w Lesie Śmiecińskim, to był styczeń. Poszedłem i tak trwam do dzisiaj. A ile lat temu to już to jest, było? Będzie na, drugi rok będzie 30 lat. 30 lat biegania. 30 lat biegu. I jak można podsumować te 30 lat? Z korzyścią dla pana, czy... No, z korzyścią, no, sylwetkę, no, sylwetki wszyscy mi zazdroszczą, chociaż upływają te lata, nie będę mówił już, ile ich posiadam, no, ale to już wiek słuszny jest, a w dodatku, no, samopoczucie. W tej chwili to ja sobie nie wyobrażam życia bez biegania. Mhm. No, ale też są konsekwencje, panie Zenonie, takiego intensywnego tak, treningu. Zależy, jak potraktujemy to, czy czysto amatorsko, czy no, bardziej zawodowo. Ja nigdy nie myślałem, że będę aż tak daleko zajdę, bo chciałem sobie pobiegać.
No ale to zacząłem jeździć na zawody, spotykać się z ludźmi, z jednymi przegrywałem, z drugimi wygrywałem i to później jest ta rywalizacja. I wzmocniłem treningi, no i doszło do tego, że właśnie zacząłem biegać te 100 kilometrów nawet. Panie Zenonie, a jak ktoś chciałby biegać w celach i zdrowotnych, i tak amatorsko trochę, to lepiej na własną rękę, czy lepiej zgłosić się do takiego klubu jak Promyk, czy do innych klubów, gdzie ludzie biegają wspólnie? No, w grupie zawsze jest przyjemniejsze to bieganie, ale ja zaczynałem bez trenera. Do tej pory jestem własnym trenerem i biegam na, to się mówi, na własny nos. Wychodzę na trening, planuję na przykład 20 kilometrów, ale biegnąc widzę, że no nie idzie mi to jakoś jak potrzeba, no to zjazd na bazę, a drugiego 10 kilometrów czy 15, a drugiego dnia robię więcej. Zależy, no trzeba czuć swój organizm, od tego trzeba zacząć, a nic na siłę. Bo tam w internecie piszą, trenerzy też, ale to jest do każdego zawodnika czy osoby trzeba podejść osobno, bo każdy ma inną wydolność. Czyli nie ze stoperem w ręku, nie z tym... Nie słuchawki w uszach, tylko podziwiać przyrodę, słuchać śpiewające ptaszki i czuć oddech. Swój organizm. Tak. Panie Zenonie, pan nie tylko biega, ale też się kąpie w lodowatej wodzie. Czy ciechanowskie morsy zakończyły już sezon? No, w tym roku nie była tak mocno lodowata, bo nie mieliśmy takiej ciężkiej zimy. Najniższa temperatura, jak wchodziliśmy do wody, była minus 15 stopni. Powietrza, tak? Tak, tak. No, woda około 5 czy... No, tylko 4 stopni. Na plusie oczywiście. A... Sezon się zakończył, ale jako tako, bo do tej pory chętni są i w niedzielę o 12 spotykają się tam 3-4 osoby i w dalszym ciągu chodzą do wody, pływają, kąpią się. To nie za ciepła jest już w tej chwili? Ta woda, ale organizm przyzwyczajony jest, no i ta systematyczność, bo wchodziliśmy do wody co niedziela. Także... Ile takich spotkań się odbyło? No, zaczęliśmy od października. Skończyliśmy 2 tygodnie temu, także sezon dość długo trwa. No nie liczyłem, ile było tych spotkań, ale tak jak mówię, niektórzy w Nowy Rok, w Trzech Króli, jak tylko było wolne od pracy, to już mi się spotykali i wchodzili. Był moment, że jednorazowo wchodziło to 40 osób, to już jest znaczna grupa. No właśnie, ile ta drużyna ciechanowskich morsów liczy po tym sezonie? No w tej chwili w TKKF-ie mamy, bo nowa sekcja powstała właśnie przy TKKF-ie, Klub Morsów. W tej chwili mamy ponad 30 osób, a niektórzy no przychodzą, nie są członkami, ale przychodzą. Nikt nikomu nie zabrania się kąpać wspólnie, zawsze to jest przyjemnie. Głównie panowie się kąpią, czy są jakieś panie? Są i panie, tak zwane foczki, i są młodzież ze szkół nawet podstawowych. Przychodzą całe rodziny, niektóre całe rodziny tu są, dzieci, no mąż, żona i tradycje mają jakieś, nie wiem, bo kiedyś też tam mówili, że ktoś tam się kąpał i próbowali, no i spodobało się i zawiązał się ten klub i rozrasta się. Zapraszają nas, byliśmy we Wrocławku, ja miałem przyjemność być w Pułtusku, wchodzić do Narwi, byłem na Zalewie Ruda, były to piąty zjazd foczek i morsów, jednorazowo weszło 109 osób. No jak się okazało, ja byłem najstarszym morsem, dostaliśmy jako najstarszy, najmłodszy, okazały puchary. Morsy to się kojarzą laikom i takim przeciętnym zjadaczom chleba z osobami, które mają jednak troszeczkę tłuszczyku na sobie, tą warstwę izolacyjną od zimna. Pan jest bardzo szczupłą osobą, nie było panu zimno wchodząc do tej... No, z początku miałem nie tyle obawy, no należę do ludzi odważnych, no bo przebiec 100 kilometrów to już jest też jakaś tam... Wyczyn. Wyczyn dla niektórych jest niewyobrażalny. No to też pojechałem na Krubin, bo kąpiemy się na Krubinie. I zobaczyłem, że wchodzą do tej wody. No i oni weszli. I się nie boją. Dlaczego ja mam nie wyjść? No i muszę powiedzieć, że czyta się co innego, a wręcz co innego się odczuwa po takiej kąpieli. Do tej pory, jeśli tylko miałem czas,
wchodziłem i żadnego przeziębienia, żadnej choroby, a ostatnio słychać, że dużo ludzi choruje, a mnie odpukać, no infekcja żadna nie zaatakowała. Endorfiny podobne jak przy bieganiu się wydzielają? Tak, tylko że na krótko. No a biegnąc te 100 km czy maraton, no to jak jest kryzys, to różnie. A się mówi, może już ostatni raz, ale człowiek się wykąpie i od razu planuje już następny wyjazd, następny bieg. Sezon morsów już się zakończył, natomiast sezon biegowy w pełni. Zachęcamy Państwa do tej aktywności, bo to na pewno z korzyścią dla zdrowia, dla sylwetki. Ale tak jak wspomniał Pan Prezes, wszystko z głową, z rozwagą, tak. Wsłuchując się w swój organizm. Zgadzam się. I nie oszczędzajmy na butach, bo one są najważniejsze. W przypadku biegać. Koszulka, spodenki to różne mogą być. Nie odgrywają takiej roli. Chociaż no, panie to widać teraz, jak tutaj na obwodnicy, no, to się ładnie ubierają, bo jest ten sprzęt. Jest też jak ja zaczynałem, troszeczkę. No tak, lansowanie się trochę. Ja jak zaczynałem, to 100 km pierwsze przebiegłem w pożyczonych butach, bo nie było. No ale przyszło do tego, że właśnie dorośliśmy do tych rzeczy, że ten korowód biegnących jest ładnie wygląda i przyjemny dla oka. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem był gość niezwykły, z ogromnym biegowym dorobkiem sportowym, pan Zenon Lewandowski, prezes Miejskiego Ogniska TTKF Promyk Ciechanów. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa w środę o 13.10. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.